Siemano, dzisiaj lecimy bez Krasnowiarza. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby przejść tutaj na jak największe piętro i jak najszybciej. Jeśli po prostu szybciutko zrobimy piętro, to przenosi nas o kilka pięter do góry. Więc no, im wyższe piętro, tym też lepsze nagrody są, więc warto lecieć jak najdalej, żeby zrobić jak najwyższe piętro. Zobaczymy, jakie piętro uda nam się zrobić i jak szybko to będzie szło. Boże, to zamrażanie to jest tragedia. Dobra, przenosi nas na 16 piętro. No, czyli póki co całkiem spoko skipnęliśmy sobie pięter. Ważne jest też, żeby na 27 piętro, nie ten, żeby skipnąć 27 piętro, bo to piętro jest dosyć trudne i dużo czasu na nie schodzi. Jest po prostu ciężkie też, dużo ludzi się wywala na tym piętrze. Tylko czemu nikt tego nie wziął? Boże, już się jakiś pajac wywalił. A, bo są te. Dobra, już wiem, czemu chyba się wywalił, bo kolejny się wywalił. O, quality teamek. No co jest? I teraz właśnie jak ktoś się wywali, to nie można go podnieść. Musimy przejść te piętro, żeby on wstał. Więc jak ktoś się tutaj wywali, to nie ma opcji, żeby go po prostu resnąć. O, teraz skończyliśmy to piętro i wstali sobie sami. Teraz się powywalali, wydaje mi się, przez to, że był ten łańcuch. Ten łańcuch jak jest między kimś, jak ktoś wejdzie w ten łańcuch, bo to między dwoma osobami jest zawsze ten łańcuch, to on straszne dipsy robi, więc trzeba na to uważać. O! No come on, rozwalcie to. Dobra, mamy 25 piętro. Czyli całkiem spoko. Zobaczymy, żebyśmy tylko teraz na 27 nie wpadli. Teraz albo musimy to szybciutko rozwalić, albo kolejne musimy szybko rozwalić. Żeby tylko nie polecieć na 27. Co ja sobie widzę, to mój ten teamek tak średnio. Dawać! Szybko 28. Jest 28, dobra, udało się. Skipnęliśmy z 27. To teraz wydaje mi się, że tak do 30 możemy na spokojnie polecieć. Zobaczymy. Dobra, o fuck, 28 chyba też jednak trzeba skipować. Dobra, obrony jest. Przewalona. Ale zobaczymy, może się uda. Najlepiej jakby one kurde nie stały obok siebie. Jeszcze silence. Nie jest to jakieś super trudne, ale do najłatwiejszych też nie należy. Dobra, jeden rozwalony. No jednak tej 28 nie trzeba skipować, ale trochę długo to idzie. Ło, 29, jak łatwo poszła, lol, nie spodziewałem się tego nawet.
No, zaraz trochę na cooldownach jesteśmy, więc pewnie to tak szybko nie pójdzie. Nie, strasznie HP mają. A, jeszcze w tym stałem, dobra, nie. Nie popatrzyłem, jakie debuffy mają te moby na sobie. Uczek ktoś wywalił, serio? Dobra, no 39. Niestety, może kolejne będzie jakieś łatwiejsze, zobaczymy. Dobra. 39 piętro. Fajnie było teraz coś przeskoczyć. A jeszcze nie, lol. Jeszcze jakieś małe mobki tu biegały. Dobra. Ten już wstaje i lecimy dalej. O oh fuck, aura nietykalności, czyli najpierw trzeba tego rozwalić, bo inaczej wreszcie nic nie zrobimy. I po co oni tu małe napieprzają? Debile, no. Sam nie wiem, po co on ściągał to wszystko. Rozwalmy tego typa, co ma tą aurę, halo. Przecież jeszcze chwila i go nie będzie. No co jest? No. Umieraj. Dobra, umarł. Nice. Teraz tylko jakby ktoś się ściągnął, to było fajnie, o. Halo, gdzie są kurwa dipsy? Za useless'y. Nie ma trochę unlucky z gierka z randomami, bo debile się wywalili ze wszystkich OSP-li, żeby rozwalić tamtego typa z aurą nietykalności. To było tak bez sensu. Dobra. 40 piętro. No to już coraz ciężej jest. Teraz chyba wydaje mi się, że będzie ciężko. O fuck. Bez jakiś w ogóle bosiek wielki. Oczywiście debil nie ma spela, żeby to poprzyciągać. Granie z kretynami. Polecam. No ciężko, no bo debil wywalił w poprzednim tym, na koniec jeszcze w poprzednim piętrze, na koniec piętra wywalił przyciągnięcie, no i teraz ja wywaliłem swoje spele, wszystkie OE, no on nic nie przyciągnął, bo miał na cooldownie, no. To jest do zrobienia, no to chwilę czasu zejdzie, ale jest to do zrobienia. Chyba, albo nie. Jednak nie. No niestety. Niestety ciężko z randomami. Jakby się ten ze skilli nie wywalili na koniec poprzedniego piętra, to by poszło łatwiejutko. Bo wybilibyśmy te małe potworki wszystkie na OSP-le i zostałby sam bossik, a sam boss to easy.
Myślę, że Izzy by poszedł. No choć oni jeszcze walczą, zobaczymy, może chwilę tu potrwa, ale może uda im się zabić tego bossa. Zobaczymy. A nie, już padają. No, jeden padł. I drugi też zaraz padnie. No, koniec. Dobra, no, ale 45 roz z randomami, myślę, że mogło być gorzej. No i mamy 7 blesików. I do zobaczenia w kolejnym.